nazywam się Max. Zapraszamy do pierwszego odcinka po pierwszym dniu kolonii żeglarskiej. Pani Kasiu, jaka piękna pogoda, piękne okoliczności. Taka jest zamówiona przez cały tydzień. No właśnie. Patrzymy, że nas Bosman już nie wejdzie. No właśnie. Piękna pogoda, kierunek dzisiaj Pani Kasiu, pierwszego dnia rejsu żeglarskiego to... A, wspaniale. Załoga widzę dobra, jest Kinga. Tutaj jest... Panie Marianie, jak zwykle widzę ogląd sprzętu, zapoznanie się z aktualnym stanem sezonowym. Jak co nie możemy, to też to robimy. Na pewno, żeby płynąć dalej, żeby statek płynął dalej. No właśnie, słyszałem, że to jakaś aferka jest. Panie Oktawianie, co się wydarzyło? Ukradli nam. Schowali to żywo. Schowali. Że nie będą jeść i nie ma. No, sami nie jedzą i nie chcą się podzielić. Same mięso, masakra, to za typy. Jeszcze raczyka. No i co tutaj, jak z nimi płynąć? My kupimy, a mięso zlikwidujemy. Nie. Nie, mięso najważniejsze. Mięcho tak musi jest. Być. Bez mięsa nie płyniemy. Jemy keto. Keto. Znowu nas obrażasz. Keto jest dobrą, uważam, dietą. I tak oto przygotowanie do wypłynięcia. Dobra, ja powiedziałem tak. W wodzie będziemy musieli przepłynąć pod mostem lub wpłynąć do kanału, a w tym kanale wiszą druty, wiszą mosty, tak? Jak masztem byście dotknęli, to może nas porazić w taki drut, nie? Słyszeliście, że były takie przypadki. To teraz przećwiczymy składanie masztu. Składa się maszt czasami, żeby wejść do kanału, a zaraz jest most. Trzyma. Odblokowuje talię. To jest talia, zobaczcie. Jest pięknie punktowana. To jest taki węzeł. Postarajcie się nie stawać na szybie. Proszę, zapnij to. Chwilkę musi potrwać. No i teraz. O, jest. Odpinamy, tak? I teraz słuchajcie, mancerz będzie brał za szerwę, nie za to. A między nami jest Natalia! Wielkie brawa! I dziś kończy lat 17!
tutaj dziobem. No, czyli nie jest tak źle, nie ma z tyłu, ale przynajmniej z przodu jest. Dobrze, dobrze. Z tyłu można się kąpać. Dobrze. Ciężko było? Coś w ogóle popływaliście? Oczywiście, że tak, jakieś 15 minut. Na silniku, ja wiem, no, no my też już w pewnym momencie, bo to już nie dało się. Taki dzień, ale może jutro będzie lepiej. Dobra. Sztormy, szkwały. Tak. Ciężko okay. było. Potężna pogoda. Czekamy dalej na nasz obiad. To jeszcze potężniejszy będzie atak. Będzie potężny atak po Będzie obiedzie. Potężny atak, no dobra, dobra. Będziemy damy radę, szukać, damy radę. Szukać toalet. Dobra. Klasyczny, piękny port. Kuba. I Jasiu. I Kacper, naczynia chłopaki. Powiedzcie coś, jak tam myjecie. Macie wachtę? Z naczyniami? Wszystko dobrze myjemy. No na pewno. Ja myję to wszystko. Bardzo dobrze, czyli będzie, będą lśniące naczynia na obiad. No okej. Okay. Tak. Nie.